rzuca nam się w oczy, że nie mamy ani w jednej, ani w drugiej drużynie autorów bramek samobójczych. Bojan Nastić i Jon Aurtenecze Usiedynia, więc mamy układ taki, jaki mieliśmy w pierwszym meczu otwierającym zmagania Miedzi w Ekstraklasie. Wtedy Gamelby grał na prawej pomocy, potem zastąpił go... Nas drużyn nie zawiązała. Powalczył w środku Dominguez. On na początku ustawił się tutaj wyraźnie na pozycji środkowego napastnika, na pozycji się zmieniać, czy Bartosz zakotwiczy tam na dłużej. Będziemy patrzeć, Jagiellonia jako jedyna w lidze straciła już 3 gole w pierwszych. Nawiązując do tego, co powiedziałeś o tym zostawionym miejscu, stosunkowo niedużo zostawiają sobie wzajemnie miejsca. Asekurował swoich stoperów i też dobre, chociaż nie wiem, czy starając się przelać na swój zespół, właśnie jest gra w organizacji. W kierunku Bartosza Bidy. Dzisiaj po raz pierwszy w wyjściowej jednej. Podkreślić to, czego brakowało w meczu z... Płuca, czy 4 płuca, jak to się mówi, może biegać rzeczywiście po... Z uwag i pretensji po meczu z Rakowem to było to, że nie wchodził do linii na prawym wahadle i w pierwszej fazie tego spotkania skrzetrzy korzystali z tego zawodnicy Marka Babrzucha. A już wiemy, co robił Izrael Puerto, kiedy go... Na piłka będzie do światła bramki. Było tam groźnie, ale piłka jednak zatrzymana przez Cyru. Ale to są takie właśnie filmowe zagrania Dominguez'a. Te piłki prostopadłe między obrońcami. Jeszcze Santiago Naveda. Dużo było krzyku, ale gwizdka nie usłyszeliśmy. Kobackiego, przepraszam, który no cały czas jest aktywny. Widzimy, jak bardzo często ścina. Jest to zawsze... Ale będzie chyba strzał. Strzał był bardzo anemiczny w dowik. Piłkarze Jagiellonii, więc rzeczywiście sektory się otwierały. Mógł zagrać jakąś otwierającą piłkę. Czyli to nie były plecy, a to była ręka chyba. Enriquez uderza, Lomerowicz prawo, piłka w środek, 1-0 dla Miedzi. Duży spokój, tak, tutaj spokojnie pobrony do ataku i tutaj również... Tylko Izrael Puerto, a i znów dość nieporadnie wybijana ta piłka, tym Jabłę Naveda. Mistrzem Chorwacji, rzućmy okiem na statystyki. Jak widzimy, jest to mecz bardzo troszeczkę jak przed meczem. Wszyscy mówili, nie mamy pretensji, ale autorzy... Mówisz o tych różnych połowach, to na pewno też kibice Miedzi, drużyna, która zagra mniej więcej dwie równe połowy, czy też, tak jak mówię... Znów ładnie, no, wydawało się, że rozpoczęta ta akcja radzić się z futbolówką. Martinez do środka, Naveda. Bartek Wdowik i spokojnie. Ponad 10 minut drugiej części, na pewno pod dyktando Jagiellonii. To jeszcze raz odnalazł Domingueza. Tym razem większą ilością graczy wreszcie. I o to chodzi, aby przytrzymać piłkę troszeczkę na połowie rywalsze. Rozpoczęła się 64. A tym mamy kto jeszcze, jak na razie popatrzmy na ten atak znów. Jest badana na warze tutaj. Rzeczywiście. Zadgrodził drodze. O ile prawa ręka była przy ciele i... Także, kiedy bronił świetnie Lenarcik. Margioal podrobił, uderzył równie pewnie jak Angelo Enriquez po murawie. 1-1 Margioal. Czasu, a przypomnijmy, grają 11:10. No na pewno będą... Najpierw studio Super Piątku od godziny aktorzy, piłkarze. Naveda. Daleka piłka do Angelo. Jalomerowicz. No teraz zobaczmy, jak szybko ożył teraz Kamil. Dla Batyni zrobiła swoje. Wyrównująca bramka dodała otuchy i wiary drużynie Jagiellonii. Tu widzimy takie wybicie na uwolnienie. Kaciabue. Środkowanie. Nie ma strzału na bramkę. No teraz spóźniony o jedno. Wyraźnie odchylony. Nie miał szans, aby jak... Odtwarzając gdzieś tam linię obrony. Naveda tym razem dobry.